gawędę Jędrzej Kosowski i jest to jego własna gawęda. A Marysia będzie nagrywała. Zdjęcie. Młodzież da radę. Pan Józef Krzak ze Śleszowic. Witajcie moiście wy piękni. Witam was syczki z całego serca. Wiecie, będzie to ino malutki fragment z gawędy Dziedzic Kosowski i Żaby. No cała gawęda to jest ponad 20 minut, a tu czasu nie ma. Było to kole 1820 roku, jak do wsi Śleszowice przyszedł Dziedzic Kosowski. No i za przyzwoleniem władz austriackich nabył 70 polo i lasu. 70 murów. No, trzeba powiedzieć, po prawdzie na tych murgach, gościach wystawił przepiękny dwór drewniany, ale na kamiennej podmurówce. Wiecie, z przodku i z zadku była weranda. Syściutko obielone na biało. No, gazda był z niego przedni. Nie dopuścił, żeby się nawet ziorko z błoza w polu zmarniło. Ale z charakteru ham i okrutnik zarówno losu zby, co to we dworze suzyła, jak i dla okolicnych chłopów, co odrobiali pańszczyznę we dworze. Za nojmisę przewinienie bata nie żało. Brał tuk wiela w lesie. Nie jeden tych mordyngi nie wytrzymał tego tucynio i biedok skapał. A nie daj Boże, jak ty spoziorował, gdzie jako dziewecke w lesie czy w polu, a uzdała mu się, zodny nie przepuścił, kaz do spasku dziw zmarnął. Wiecie, że nawet mu żaby w stawie przeszkodzały i tak se ty umyślał, że co noc mo inna rodzina przychodzić z grabiami i miesać tę wodę, żeby te żaby nie zegotały. No i dopiero po wielu, wielu rokach przysła i na dziedzicach Kryska. Miał syna Jędrzeja, był to jest taki parubcok dożeniacki, no i nieborok zakochał się w chłopskiej dziewce Tekli, co to we dworze suzyła. No i powiadał ojcom, że się będzie z nią zżyń. No, przed wiadomo, ojcowie absolutnie na to nie przystali. Powiedzieli mu, że ma wyjechać do miasta, do odległej rodziny, że tam będzie nauki pobierał, a Tekle kozali wyścigać z dworu. No, on mu się nie uśmiechało nika wyjeżdżać, bo to jest okropnie był za Teklą. No to w nocy wziął szczelbę, Tekle, poślika jakie 200 metrów od dworu na niedużej polance u jamy, zaszczelił Tekle, a potem siebie. No ogromne te stropienie nastało w rodzinie Kłosowskiej, że Jędrzej taki haniebny występek zrobił, no i stary dziedzic na odkupienie tych win Jędrzeja, no i swoich, bo jak ty spędził okrutnik z niego był strasny. Na tym miejscu wystawił murowaną kaplickę. Do kaplicki kupił plebana Mucharskiego ogromną taką w 15-wieczną figurę Matki Boskiej Bolesnej i dołem kozał dać napis: Panie Boże, odpuść winy Jędrzeja i całej rodziny. No, ale o Tekli nic nie wspomniał, nic dla niej nie zrobił. To te złopolicne chłopy zebrali pomiędzy siebie grosięta. No wiele kto mógł, to dał i za te zebrane pieniądze kupili kamienny posąg z wizerunkiem Chrystusa w cierniowej koronie. Na dole dali napis z janielskim pozdrowieniem za dusetek. No, ale dziedzic nie zgodził się, żeby ten posąg stał na polanie koło tej kaplicki. No to musieli, musieli go postawić w miedzy nad samą jamą. No jak już powiedział, no ogromne to stropienie było w rodzinie Kłosowskich. Z tego syćkiego dziedzic tak się ospił, że jak pił gorzołę, wszędzie widział zaby. I tuk pięściami po stole, kopał nogami, ze zabijał zaby. Albo jak jechał kuniem, to wywijał batem na lewo, na prawo, ze diabły odganiał. Parobkowi kozał stoć z tyłu wozu i drągiem dobijać te zaby. No i tak pił te gorzołę, że jazę się zapił na śmierć. No dziękuję wam pięknie, żeście mnie wysłuchali. I ta figura, ten posąg stoi do siela, można przyjechać i oglądać. A jest to jest jedna kaplicka, znowu w podziękowaniu za dobrego pana, a przede wszystkim dobro dziedzickie, co też się wywodziła z rodu chłopskiego. No takie są historie, to w każdej wiosce jakoś kaplicka ma historię. Dziękuję pięknie.